Czego uczy mnie Biblia w Księdze Jozuego, 6 rozdział, 17 werset i 25 werset? Tylko Rachab, nierządnica, pozostanie przy życiu. Nierządnicę Rachab, rodzinę jej ojca i wszystko, co miała, zachował Jozue przy życiu. Nowe życie Rachab. Izrael, zgodnie z instrukcjami Pana, na rozkaz Jozuego wydał wielki okrzyk, a kapłani zadęli w trąby i mur Jerycha runął. Izrael mógł zaatakować ze wszystkich stron i zdobyć miasto, zabijając jego mieszkańców i niszcząc wszystko, co się w nim znajdowało. Minęło kilka tygodni, odkąd Rachab uratowała dwóch szpiegów, spuszczając ich przez mur za pomocą szkarłatnego sznura. W wyniku rozkazu Pana Jozue wysłał ich do jej domu, każąc im przyprowadzić Rachab i wszystko, co miała. Kiedy szpiedzy weszli do domu Rachab, wtedy znaleźli tam Rachab i całą jej rodzinę. Wszyscy stłoczyli się w tym domu i tam pozostali. Nie wiedzieli, kiedy nadejdzie ich wyzwolenie. Czekali, ufając przysiędze złożonej przez szpiegów. Ich wiara została nagrodzona. Początkowo znajdowali się poza obozem Izraela. Później Rachab mieszkała w Izraelu. Jej nikczemna przeszłość była już za nią. Wyszła za mąż za księcia z plemienia Judy, Salmona, i została matką Boaza, tego potężnego i bogatego człowieka, który później poślubił Rut Moabitkę. Król Dawid był jednym z jej potomków. Co więcej, jej imię znajduje się w genealogii, rodowodzie naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii według Mateusza, 1 rozdział, werset 5. To cud łaski Bożej, ta sama łaska działa dzisiaj. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, bo tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. I możesz mieć nowe życie jak Rachab. Wystarczy, że uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, który umarł za Twoje grzechy. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Księga Jozuego, 6 rozdział, 17 i 25 werset. Tylko Rachab, nierządnica, pozostanie przy życiu. Nierządnicę Rachab, rodzinę jej ojca i wszystko, co miała, zachował Jozue przy życiu.